Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam cię bardzo serdecznie po raz pierwszy od dawna. Tym zwykłym ukłonem. Jakby to kulę zostawiłem. Dobra, mam je, były bliżej niż sądziłem, że są. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3, ale w pierwszym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3 DLC The Ringed City, czyli na polski Miasto Pierścienia. Okej, jesteśmy na stercie mentów, która wygląda w sumie jak na oko jedno wielkie miasto zassane po prostu gdzieś do środka, więc elo? Jedziemy dalej. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. O, chyba. Śnieg. Popiół. Kto wie? Zamortyzował upadek, bo normalnie dostałbym duży damage. Znaczy duży. Taki umiarkowany damage bym dostał z takiej wysokości. Okej. Padli? Nie, ciągle żyją. Ja? Dobra, jeszcze raz to. Proszę. A i teraz tego kubę wziąć, tak? Też mając też kubza widzę. Czyli właśnie na plecy wlecie. Dobra, moment, gdzie on jest? Tu. Mam. No nie, nie mam, niestety. Nie zmieniłem sobie zaklęć. Wróciłem do cudów, a szkoda. Się przyda. O kurde! Ej, teraz zauważył, że to jest martwy smok! O, ciekawe. Bo ten akurat nie wstanie sobie. Tak jak ta. Ej, ty właśnie, czekaj. Skoro tak zabijam, to wrócę. To damy tutaj zamiast tego ten. Teraz zobaczmy, zabiłem kilku. Czy to już się liczyło jako 12? Dobre pytanie. No ładne. Idealnie. On tylko używa tej większej duszy głębi, tak mi się wydaje. Dobra, jeszcze jedna flaszka. I czy to się. Czy to już się liczy? Czy jeszcze nie? Nie, niestety jeszcze. Nie, bo kurde, nie wiem jak będzie wyglądała ta zmiana tego płomienia, nie? Wiem tylko, że. Że jakoś. Dałem grubciu. No nie wierzę, serio skudowałem. O, ej ty, to jest bez głowy! O kurde, bez głowy z Sekiro w Dark Souls. Kto by pomyślał? A w sumie może właśnie stąd wzięli pomysł na bez głowy w Sekiro, a nie ten. Nawet atakuje podobnie. Muszę sobie grę trochę przyciszyć, mam takie wrażenie, że było trochę za głośno. Grudka tytanitu z niego wypadła. Kolejnej grudki powiedzmy, że pilnował. No niestety nie ma tutaj iluzji. A szkoda. Byłoby to niepożądane. Znaczy teraz jest inna? Nie, nie schodzą mi punkty skupienia, czyli to. Jeszcze nie teraz. Kurde, powinno być co 12 ech śmierci. Czy jak to się tam, jakoś tak to się. Akwamarynowy sztylet. Okej, okay. Czyli tego też powiedzmy, że pilnował. Zobaczmy. Oba te przedmioty. Tak, najpierw to. Jak to się nazywało? Śmiertelnych ech. Tutaj. Przywabiać echa śmierci. No i tam. I w opisie tego przedmiotu na fandomie jest, że co 12 takich ech śmierci mogę to sobie, mogę właśnie jest jakby zużyć i przywrócić sobie estusy. Tylko ja nie wiem jak wygląda zmiana tego płomienia, kiedy właśnie mam już te 12 ech. I też nie wiem, czy jedno echo się liczy jako jedno zabójstwo, czy coś innego. Muszę stwierdzić. Dobra. Akwamarynowy sztylet. Sztylet inkrustowany kryształem akwamarynu.
wypisano na nim starożytną modlitwę, mającą ochronić przed nieszczęściami. Możliwe, że był to podarunek dla kogoś ruszającego w dalekie podróże. Umiejętność ostrze kryształu. Wyzwala magię z akwamarynowych kryształów, co tworzy niestabilne niebieskie ostrze, długie na tyle, by służyło za prosty miecz. Okej, okay, ciekawa rzecz. Zobaczmy, jak to wygląda. Jakieś to fusz, ale na szczęście nie. Oczywiście muszę to dwie ręce wziąć. Aha, i tak... Czekaj, trzymam. O, i patrzcie, tu mi nie aktywacja nie zużywa tego. A tak? A tak już tak, ale bardzo małej ilości, to mi się podoba. Wróć do kosy oczywiście. Ile to zużywa? 8... A nie, 2 punkty skupienia na jeden strzał i... Znaczy na leki i 3 punkty na ciężki. Niezłe. Jak na sztylet, który jest sztyletem, a mogę go na szybko przerobić w miecz jednoręczny, no to dla mnie to jest bardzo spoko. Dobra, tutaj co? No nie. Kde? To ma takie wrażenie, jakby tu miał być, ale tutaj to nie jest iluzja. Drabiny? No drabiny też tu nie widziałem, nie mam, gdzie by prowadziła, no tylko tam. Tu może przejście? No też nie. O jeny, czy to już jest pierwsza taka sytuacja, gdzie nie wiem gdzie iść, co robić, naprawdę? Tyle wystarczyło. Może tutaj coś dalej? Okej, jest przedmiot, którego nie zauważyłem. Jak się zląkłem! Dusza zmęczonego wojownika. O, dobra, i... Okej, okay. I w Sekiro jest to samo. Proszę. I już wiem, skąd wzięli pomysły na tych dziadów w Sekiro. Co do ciężkiej, to jest... Ej, to był spell? Powiedzcie, że taki, że mogę go zdobyć, proszę. Jak się myślałem, że teraz będzie... Nie wiem, to jest oskryptowane, czy po prostu miałem ograniczony czas, żeby zdobyć ten przedmiot, nie? Ale Jezu. Straszne hamidło to teraz było, tu wiem. No, jeszcze jeden Estus. Już? Mogę użyć? Nie no, jak na złość? Nie no, come on. Co chodzi? Kiedy to się... Kastuję w końcu. Okej, okay, to nie jest spell, to jest jakby jakaś ich zdolność. Szkoda. Myślałem, że uda mi się to wykorzystać. No. Come on. Dobra, tam się da wejść, na pewno. Tylko jak? Od tyłu. Tutaj. No nie. Tego też nie zniszczę. A, tu mogę wejść, dobra. Tutaj na górę. Kosa cienistej dłoni, czyli chyba... Okej, okay. Czemu mam taką tą na dookoła siebie? Czy to oznacza, że mogę użyć estusów? Chyba tak. Tak, mamy. Dobra. Tego kurde teraz nie zauważyłem ile tego. Czyli nie jest aura na płomieniu, tylko aura jest na mnie. Skocz. Znowu od... Niedobry. No taki ala aniołek. Znowu od twórców jest wiadomość. Nie zważę tylko ile stosów mi to przywróciło, czy jeden czy więcej. Zobaczmy tę kosę. Kosa cienistej dłoni. Kosa o krótkim stylisku, używana przez wychodzące z głębin cieniu ludy. Otacza ją aura mrocznej wilgoci i przyscapa potęga ciemności. I szybki odskok umiejętność. Kurwa, myślałem, że będzie miał umiejętność właśnie tej. Patrzcie i to... A to nie od twórców... Dobra. Po niego od twórców, ale to Graal nam zostawia te wiadomości. Patrzcie. To jest taki skok wiary, co nie?
momento. Ja tam z chęcią sobie do niej postrzelam. Weź, serio? Tak daleko było? Dobra, dobra, dobra. O! Super! Jeszcze ty mi na plecy trzeba. Dawaj, jeszcze. To może jednak nie tym, tylko... Bardzo ładnie moim dużym łukiem spróbuję sobie zabić. Jeszcze nie wiem, czy nie byłby zwykły lepszy. Ja się nie odsłaniam wtedy. Bije więcej, więc chyba jeszcze to. Halo? Ja. Ile? O, chyba nic! Zero dusz mi zostawiła. Okej, okay. To rzadkość. Dobra, czy ja chcę skrytego użyć? Może jeszcze nie. Jeszcze nie podkreślam. Okej. Okay. No i patrzę, opłaciło się, coś tu mamy. What? Plus... Co? Okej, okay. Stalowej ochrony plus 3, czyli najlepszy. Chyba jaki może być. Dla błyskawic 4 sztuczki tam były. Sztunie, znaczy nie sztuczki. Skąd się sztuczki? No idea. Oho, ten ma... Coś ma taki ala buffik. No myślałem, że myślę, że się uda uniknąć, kurwa. Dobra, panie, weź się pan trochę uspokój, co? Do tyłu, do tyłu. Ważka. Weź. No kurde, prawie. A jasne, pewnie we dwóch jeszcze przyjdźcie. O jasne. Super, to się jeszcze reski. Jakby było mi mało wrażeń, co? Jeden to sobie mogę poradzić normalnie w ten sposób. Fuks. Jest basta, dobra. I czy mam odnowienie troszkę zdrowia? I pyk, kolejny basta. Ale patrzcie, teraz nie było jednak. To kurde, jak to działa? W sensie... To jest jeden taki backstab na jedną tą. O, w ogóle jest też lot trick, tylko jakiś taki sfatygowany trochę. Trochę w cudzysłowie. Tak, dlatego za nią nie było, bo to albo nie sprawdził przeciwnika, albo to się po prostu respi w nieskończoność. I dlatego to nie daje dusz. Co? A, plama creepy, niech ktoś da się zabić tutaj tym rycerzom. Okej, okay, tu mogę iść dalej. A czego pilnowali? To jest pytanie. Duszy przygnębionego rycerza. O, to chciałem powiedzieć. Okej, okay, co jest dalej? Tu? Coś, nie jestem pewny, co to jest. Wygląda jak jakiś smok albo duży żółw, nie? Ale... To wiem, może jakiś demon po prostu. Wy. Relax, Saba. Dobra, czyli widzę, jak oni się tak zmienią w tego takiego ducha, to już jakby popełniają samobuja, powiedzmy. Okej, okay, zawiała moneta, czyli coś, co mi się tutaj... Znaczy tutaj, w ogóle coś, czego w ogóle nie używam w żadnej części Soulsu. W jedynce używałem przez jakiś czas, ale przez bardzo długo. Czemu ja tych zabijam? Ten powinien mnie tylko interesować, bo nich respi.
przygrucham, powiedzmy, nie? Czy przygrucham? Im więcej ich zabijam, tym lepiej dla mnie, nie? O właśnie, bo dzięki temu mam to. Dobra, ile Estus? Jeden. Cały jeden Estus. W sumie jak się umie oszczędnie z tego korzystać, no to to nie jest wcale takie złe. Kilka punktów skupienia w zamian za jeden Estus. Ale też pytanie, czy to jest jeden zwykły Estus, czy to jest Estus z ten, którego akurat mam, powiedzmy, wybrany. To była chyba ścieżka, dobra, muszę sprawdzić ścianę. Cienisty długi kostur, czyli pewnie tak, broń. Czy broń. Pewnie kostur z tej broni się nie stają. No, dawaj. No. Spokój. Dobra. Ktoś mi powie, co ich tak respi? Myślałem, że oni się te wszyscy respią, to w kółko. Dobra, wyjdę z tym, że... No, już myślałem, że nie zdążę, nie? Ale niestety zdążę. Drugi musiał mnie trzepnąć, żeby zaliczyło. Ja się może tutaj schowam tak bardzo ładnie. Będę w miarę bezpieczny. Jednego jest to sobie odzyskam. Dwie ręce znowu. Teraz trzeba tam wrócić, nie? Tak, pewnie kopnij, to chciałem, żebyś zrobił, na pewno. Dobra, mam to. Te dwa. Dobra, Estus. Już mam 12. Dobra, tu jest... Tak, to już dziwne na górę. Spokoju nie mam niestety, ale... Mam kolejnego Estusa. Tam. Pewnie jeszcze na wejściu zostanę. Ile ich tu jest? To odpowiedź na pytanie to za dużo. Za dużo. To ten ich chyba respi, tak mi się wydaje. I chuj, zabił. Chyba on ich tak respił, bo mu się tak kostur bardziej świeci. Ja pierdolę, ile ich się najebało dookoła nagle. Z 10 ich tam było. Jak nie więcej. Dobra, jak mam spokój, to zobaczmy ten kostur bynajmniej. 211 bazowo, kto wie, może będzie lepszy od kostura z izolitu po upgrade'ach. Może. No, bynajmniej pozwolenie magii, bo jak tak patrzę, to bardziej na mroczne, na mrok, a mrocznych czarów o dziwo nie zdobywam w tej części. Cienisty długi kostur. Kostur z długą rękojeścią, którego używają cienioludy wyłaniające się z głębin, pokryty mrokiem, dzięki czemu odpowiedni do mrocznych czarów. Umiejętność inkantacja z głębin. Można używać trzymając kostur w dłoni ręce, na krótki czas zwiększa siłę czarów mroku. Okej, czyli to samo co przy przypadku innych kosturów, buff po prostu do zaklęć, nic więcej. To był wstęp do tutaj. Okej, mamy te echa. Tutaj żar. Dobra, i zobaczmy. Zużyję popielną flaszkę. I czy odzyskam popielną? Nie. Czyli ten płomień odzyskuje mi tylko flaszki zwykłe. Ale to warto wiedzieć. Stabik.
nieco odzyskane. Znaczy odzyskane, co nieco tych ech śmierci zgarnięte, to powinien bardziej powiedzieć. Teraz znasz, tu jestem przyzywający. A w sumie jest panie. Strzępy wielkiej duszy. Ciekawe. Musiałem sprawdzić, nie? Bo tego i lokacji nie znam w ogóle, więc tutaj się może kryć wszystko. Tutaj co? Przepełnam drzwi. Good na sam dół. Good to know. Znaczy wróć, good to know. Dobrze. Good to unlock it. O! Tak powinien powiedzieć. A? Co jest tutaj? Srebrny synek chciwego węża plus 3. Ładnie. Okej, czyli to rozumiem jest przeeksplorowane, powiedzmy. Czyli tak. Czekaj, stąd przyszedłem, tam przeeksplorowane, czyli teraz ten. Tędy. What the hell is this? To mu śmierć. No jasne, jeszcze ten mi brakowało. Aaa, proszę! Chyba ona ją tak kastuje? Tak! To ona. Migoczęty tytanin, dwie sztuki. I odzyskałbym Estusa, gdybym ten, gdybym jakiegoś zużył. Przed tobą śmierć, ja. Ale widok też dobry. W ogóle ja teraz nie jestem taką śmiercią, bo chodzę z kosą. Z dwoma właściwie. Kolejna notka od Graela, żeby skoczyć. Okej, znowu ten. Przedmiot. Czemu ja nie mam takiego zasięgu na kastowanie tych niektórych zdolności? Powiedz sobie to. Lecę czyste. Kolejni pielgrzymi. Ono, chyba nie! On też może tu wyjść. Tak po prostu. Serio. Jak bym w domu. Coś zostało jeszcze. Kilka titanitu. A, tak sobie. Czy to jakiś sam? Dobra, czekaj, mamy stusy, to może. Czy stusy? Mogę odzyskać ten skoczek, to zrobił. Będę miał teraz spokoju, żeby to zrobić? Powiedzmy, że tak i od razu go wykorzystamy. Dobra, to w dwie ręce. Zobacz to. To jest takie sobie akurat. To bije ładnie. No, brawo ja. Dobra, jak sobie z nim błyskawice poradzą, to mnie ciekawi. Nie tak źle. Nie w bogu. Chip! Serio jeszcze trafił? Brawo ja! Już nie mogłeś się oddalić na samym, nie? Oj, proszę! I gniewu bogu użyło też lotryk, żeby Loriana podnieść. To dokładnie to sama animacja. Bardzo tak sobie radzi, ale bardzo ładnie przeżył. Płomień? Okej, mroczne płomienie też tak sobie radzi. Czyli jak używać płomieni... Znaczy sobie to ma bardzo dużo sensu, no bo to są...
stwory z otchłani tak jakby, czy tam z głębin, więc logika, że mrok to im niewiele będzie robił. Żadnej nie? Dobra, wstawaj. Skawice to są akurat taki tłum. Dobra, a, ale chociaż widzę, że się nie zmarnował totalnie ten estus odzyskany z tamtej baby, bo mi odnowiło tą jedną flaszkę popielną, którą sobie na testu zużyłem. Dobra, może tak na wszelki wypadek się tu jednak podleczę. Teraz tak, mam ten pierścień. Może tak, życie sobie w miarę odnawiam. Dajmy sobie tutaj szafir jednak, bo dzięki temu właśnie płomykowi to będę dość mocno sobie odzyskiwał właśnie skupienie. Trochę gorzej będzie jednak z... życie właśnie, gorzej będzie ze skupieniem. Dobra, mam zaskoczyć. Krell, liczę na ciebie. Uff, okej. Okay. O, co to jakiś krąg, kurde? Jakby jakiś czant. Czy coś takiego. Jakieś resztki młyna. I drzewa. Idziemy coraz niżej. Teraz co? Mogę iść tędy? Mogę iść tamtędy. Tutaj na górę. Nie wejdę. To jest też ewentualny zeskok. Tu. No, jak tu spadnę, no to wiadomo, co się stanie. Zginę. Jakby ktoś się nie domyślił po tej krótkiej pauzie. Szkoda, że mogę tym młotem Boga, tak wiecie... użyć, tak spaść z tym i tak polecieć, nie? Ale niestety, tego gra nie prze... O nie, o nie, o nie. Tego gra nie przewiduje niestety. Na szczęście mogę bardzo ładnie tak zgarnąć. Jeszcze jeden strzelnik one-shotuje. Czarna bomba zapalająca. Powiedzmy, że tego pilnowały. Nic szczególnie to było istotnego. Oj, proszę, mamy ognicho! Lubię. Okej, okay, jak się nazywa to ognisko? Z ciekawości sprawdzę. Ruiny... Strażnicy Żniw! O kurde! Pamiętacie z dwójki Strażnicy Żniw, nie? Myfie i w ogóle są te trutkę, którą tam musiałem usunąć, żeby się jakoś normalizm pojedynkować. Proszę, proszę. Czyli jesteśmy teraz na ruinach Grand Lake. Kilka tytanitu. Pierścień cały, który mnie ukrywa, nie? Z dużej odległości. Czy to by na nią pomogło? Nie! To tylko na graczy. Niewidzialne ciało może by zadziałało. Ciało piorek, tak dalej. Dobra, wracamy do tego pierścienia. Coś tu jest? No kurde, coś tu jest. Tu jest przejście. Jest ostrzał. Serio? Dwie krótkie tytanitu? Czegoś lepszego nie było w zanadrzu. Ja też sztaby miały się pojawić, nie? Ale... krótki to teraz trochę... Teraz zgarnięcie krótki to jest dla mnie trochę niewiele. A, i tu mogłem na skrót iść do tego. Z tego. Okay, mogę odzyskać tego. Dalej strzelę, tu jestem bezpieczny. Tym się podlećmy. Odzyskajmy od razu tego jednego Estusa.
podwójnej kosy. Okej, okay, tu był. Znaczy był. Jest dalej ziomeczek w sumie. Na szczęście zaliczyło moje trafienie jako pierwsze. No nie! To nie da mi spokoju, no! Co jest? Kto ta klątwa mi nabija? Ona czy tu jakaś pułapka była? Myślę, że to była jakaś pułapka i że ono nie może mi klątwy nabijać sam po prostu. Rękawiczki firma w pustyni, no zgadzałoby się. Głównie te przeciwniczki. Się strasznie styl. Lubica. Okej, ma friendly fire włączony, to akurat dobre. Ma w sumie. Tych drzew jest chyba jakakolwiek sytuacja, żeby przeciwnicy sami na siebie nie oddziaływali. Fioletowy wystarcza, ten kliknący nie jest potrzebny, tyle dobrego. Ile tu jest tych grzybów? Znowu grubcio, super! Jeszcze jeden grubcio, pięknie. Dajcie zasiana, dajcie zasiana! Kolejny przedmiot, kolejna dusza. Zostawiam te grzyby, to mi się nie interesuje. Kolejny grubas, to tam czegoś pilnuje. Sztabnik tam tu. Okej. Czwarta jaką znalazłem w grze. Gdzie jedną dostałem jakby za questa. Czy tutaj łzy gwarda. H. H czy nie H? Biegł 8, biegł 8. Okej, okay, tu chyba jak zaliczy, muszę na konar wejść. Gotcha. Zaś grudkę, no come on! Daj mi coś cenniejszego, wartego uwagi. Dobra, było cięcie, musiałem coś obgadać. Okej, okay, co jest tutaj? Mam 40 minut na liczniku ponad, nie? Ale kurde, nie mam nawet kiedy w spokoju zakończyć odcinka. Okej, okay, w teorii mógłbym przy ognisku, nie? Ale... jak już zaszedłem tutaj, to trudno. Lecimy dalej. A, nie ma! O proszę, idzie piromantka pustymi. Asyście piarzy. Uuuuj, to jest mroczny duch! No, powiedzmy, że mroczny duch, nie? To jest ciekawe, bo w sumie jakby dostałem taką... informację, że mnie ktoś atakuje, nie? Ale... Nie było wskazane kto. Konkretnie. Okej, okay, dobra. Potęga kosy. Płomienny wachlarz! A dobra, nie, to jednak nie był mroczny duch. Po prostu babka atakowała. To się wroga osoba to była, nie? Tylko nie gracz. Kaptur piromantki? Myślałem, że coś spadnie na głowę, nie? Ale na szczęście nie. Dobra, let's go. Dalej po tym konarze. A, tu są dwie jeszcze! Myślałem, że to jedna się przeniosła. Tu nie, dwie baby po prostu. Dawaj tu. O kurde, o kurde. Czekaj. Tu się mogę cofnąć. Mam pewnie skakać na dół, nie? Okej, jest ognisko tam, dobra. Skocz. Skocz, nie umrzesz. Dobra, dzięki Krell. Uff. Dobra, drugie ognisko w tym odcinku. Uff. Okej. Okay. Wśród ruin strażnicy żniw. Okej. Okay. Dobra, no to w takim razie ja się jeszcze cofam do ruin. W kolejnym odcinku spróbujemy zagarnąć te itemy, które tam są poukrywane.
No i co? Będziemy też kontynuowali eksplorację. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!